Yo, siemanko, z tej strony Farix YouTube i dzisiaj rozpoczynamy nową serię z DSJ, z Pucharu Świata. I dzisiaj rozpoczynamy pierwszy konkurs, który odbędzie się w Lahti. Pierwszym skoczkiem jest Piotr Żyła. Popatrzmy na skok naszego rodaka. Inne ujęcie z kamery. Wysoko! Znakomity skok Piotrka! Piękny skok Piotra Żyły. Znakomity tutaj skok. Popatrzmy. Jeszcze raz na tą próbę. Znakomicie leciał wysoko i pięknie wylądował. Bardzo ładny skok Piotra Żyły. Trzeba go pochwalić. Następnym skoczem to Andreas Wellinger. Powrót do formy w tym sezonie, zalicza Niemiec. Dobrze, ustawienie. Dobra pozycja w locie. I drugie miejsce. Pierwszy z Austriaków, Jan Herl. Austriacy podzielają w nim swoje nadzieje na ten Puchar Świata, ale chyba jednak będą musieli liczyć na łono znakomitego Stefana Krafta. Johan André Forfang w dobrej formie, jeden z trzech Norwegów. Wysoko nad zeskokiem Forfang! I to jest bardzo dobry skok Johana André Forfanga. Znakomicie te noty. Może być z siebie zadowolony. Teraz Lovro Kos. Dobry sezon zaliczył ostatnio. Popatrzmy, jak się spisze teraz. Trochę problemy po wyjściu z progu, ale daleko! Daleko! Drugie miejsce przegrywa z Piotrem Żyłą tylko, ale najdalszą odległość notuje. Ryoyu Kobayashi. Jedyny japoński skoczek w tym Pucharze Świata, ale coś chyba wiatr nie pomógł mu, bo dopiero trzecie miejsce po tak dobrym skoku. A powrót do Pucharu Świata zaliczy też Markus Eisenbichler. Ale to nie wiem, czy to będzie taki dobry powrót do Pucharu Świata. Dopiero 123 metry. Tylko 123 metry. No i proszę Państwa, to jest bardzo duża strata. Wygrywa, tylko z Herlem, a do reszty traci ponad 7 punktów. Albo nawet do pierwszego Piotra Żyły 11. Valentin Fuber, jajajajajajajaj. Zmarnowany, zrezygnowany skok. Fatalny skok Fubera. Drugi z Polaków, Kamil Stoch. Kamil, dobra seria próbna. Teraz pokaż nam, że stać ciebie na dużo nisko. Ojojoj. Przedostatni będzie Kamil. Dobre noty dostał, ale co z tego, skoro odległość jest za mała. Nie wiem, jakim cudem można było go puścić w takich fatalnych warunkach. Ale to jest po prostu żenada. Czekamy teraz na skok Antiego Aalto. Jedyna też nadzieja fińskich skoków. Też nisko. Antti Aalto będzie szybować. Coś tu się chyba zepsuło z tym wiatrem. No, patrzmy, ostatnie trzy skoki. Stoch, Aalto, Fuber. Nie są to dobre skoki. Niestety nie są to dobre skoki. Angela Niszek. Wysoko Angela Niszek. Trochę tutaj błąd popełnił malutki, ale będzie i tak drugie miejsce. Żyła dalej na prowadzeniu. Zobaczymy, jak to się zakończy, ale no bardzo dobrze na pewno dla Piotra Żyły. Mariusz Lindwik teraz. On też tutaj będzie bardzo daleki skok! I proszę Państwa! Niestety Mariusz Lindwik zaliczył upadek. Tutaj nie wstaje z rozbiegu, po
Patrzmy. Powtórkę, jak to wyglądało z jego kamery. Tutaj wszystko dobrze. Podjął się lądowania i chyba tam lewa narta troszkę za bardzo się zakręciła, można tak powiedzieć. Patrzmy. Tutaj wszystko wygląda dobrze i dokładnie tu lewa narta. Niestety tutaj Lindwik. Ostatnie miejsce. Przepraszam. Mariusz Lindwik, nie ostatnie miejsce, ale tutaj jest dosyć wysoko, bo wygrywa z Fubertem, Alto i Stochem. Jeśli się pojawi w tej drugiej serii, będzie znakomity. To będzie coś niesamowitego. Patrzmy teraz na Fatihę Ardę i Pcioglu. Ósme miejsce w serii próbnej. Bardzo wysoko teraz i Pcioglu. Ale znakomicie! Znakomicie! I Pcioglu, co on tu zrobił? Wygrywa z Piotrem Żyłą. Ależ skok! Ależ skok! Ależ skok Turka! Następnym skoczkiem jest Halvor Regner Granerud. No, zobaczymy, co to pokaże. Oj, trochę problemy z wiatrem. No i minimalnie przekracza punkt konstrukcyjny o 1,5 metra. Noty są wyśmienite, jednak to jest dopiero 20, przepraszam, 10 miejsce. Wygrywa ze swoim rodakiem Lindwikiem i z paroma, trzema skoczkami dokładniej, którzy zostali puszczeni na strasenie. Sabirjan Muminov w tamtym sezonie znakomicie skakał Kazach. Teraz też dobrze! Mumino w pierwsze miejsce! O punkt 1/10 wyprzedza Fatihę Ardę i Pcioglu. O punkt i 5/10, czyli o 1,5 punktu wyprzedza Piotra Żyłę. Ale co tu się dzieje? Dwóch naprawdę niespodziewanych skoczków na dwóch pierwszych miejscach. Ale może teraz do walki też o podium włączy się Dawid Kubacki! Włączy się! Włączy się! Włączy się! Przegrywa z Żyłą o 1/10, co oznacza, że to Fatiha Arde i Pcioglu, przepraszam, do Sabirjana Muminova traci jedyne 1,6. To będzie znakomita szansa dla Polaków. Zobaczmy, Giovanni Bressadola. Tutaj naprawdę znakomicie skaczą Polacy i skaczy też reszta stawki! I Bressadola też! 130 metrów! Dostał gorsze noty, dlatego też chyba trochę punktów stracił, ale dalej to jest bardzo mała strata. 2,2. Coś tu się naprawdę niesamowitego dzieje. Stefan Kraft. Dominator. Najlepszy skoczek wszech czasów. Radzi sobie bardzo słabo. Dopiero 13 miejsce po pierwszej serii. Proszę Państwa, tak się prezentuje tabela po pierwszej serii. Mam nadzieję, że Państwu się podobały te teraźniejsze skoki. A teraz zapraszam na kolejną serię. Pierwszy Valentin Foubet, Francuz pierwszej serii, trafił na te słabe warunki. A teraz. Teraz co za skok Fuberta! 129 metrów z pięknymi. Jakby skoczył tak samo w pierwszej serii. Możliwe, że byłby teraz liderem. Antialto. Więc już drugi skoczek, który został puszczony na stracenie. Jak mówiłem, to była nadzieja fińskich kibiców. No i dalej nią pozostanie, ponieważ to jest znakomity skok. Nadzieję można mieć, żeby ufać w niego, no ale. Czy ja wiem? Teraz Kamil Stoch. Kamil Stoch. Lepszy skok niż w drugiej serii, ale też trochę nim pobujało. Dostał jednak niesamowite noty. No ale to niestety nie będzie nic dobrego. Teraz Mariusz Lindwik. On wywalił się. Upadek zaliczył w pierwszej serii, a w drugiej zalicza znakomity skok. Wydaje mi się, że jakby w pierwszej serii nie wywalił się i skoczyłby tak samo,
Byłby na podium, na pewno byłby na podium, a co najmniej walczyłby o to podium, a tak to nawet nie walczy o nic. Teraz Granerud z problemami i Granerud nie wyprzedzi Lindwika. Proszę Państwa, Mariusz Lindwik bardzo dobry skok oddał. Granerud trochę słabszy, więc zamieniają się teraz Norwedzy pozycjami. Niezadowolony po pierwszej serii Stefan Kraft i chyba też po drugiej będzie niezadowolony. Bo to jest prawda, co prawda pierwsze miejsce, ale jedyne 122, 118,5 metra. No, nie będzie tutaj wysoko. Zobaczymy, jak pokaże się jego rodak Jan Herl. On będzie daleko, wysoko, znakomicie skacze Jan Herl. Myślę, że to jest początek drogi do rekordu, przepraszam, do podium, jeśli tak będą skakać wszyscy jak Herl, to będzie niesamowita druga seria. A Eisenbichler też daleko. Co tu się dzieje? Przegrywa z Herlem, ale to jest rozmiar skoczni, no. Piękne skoki oglądamy dzisiaj. Miejmy nadzieję, że wiatr ich nie popsuje. Ani też sędziowie, ale Andreas Wellinger szybuje. No i to może być pierwsze miejsce. Jest pierwsze miejsce. Wellinger dobrze się zaprezentował. Teraz będzie skakał Johan Andre Forfang, który do lidera tracił jedyne 4 punkty i 60. Jeśli skoczyłby ponad punkt HS, czyli 130 metrów, to tutaj mógłby się liczyć o wygraną. Dobry skok Forfanga, ale dopiero czwarte miejsce. 124,5 metra. No i tutaj już niezadowolony Norwek. Bo wie, że nie będzie w stanie wywalczyć podium w pierwszym konkursie Pucharu Świata. Teraz jedyny Japończyk w stawce Ryoyu Kobayashi. Liczymy na to, że się pokaże dobrze i się bardzo dobrze nawet pokazuje. Pierwsze miejsce. Bardzo dobre dwa równe skoki. Tutaj Kobayashi można by rzec, że podtrzymuje poziom, ponieważ, no jak wiemy, to Japonia jest jedynym liczącym się państwem azjatyckim w skokach, a on tutaj jest najlepszy i jedyny. A teraz oglądaliśmy skok Lovrokosa, który zaprezentował też bardzo dobrą próbę i wyprzedził Ryoyu Kobayashiego o 80. Co ciekawe, teraz dwóch Słoweńców z rzędu będzie skakać. Lovrokos i Angela Niszczek. Problemy tego drugiego. No i to jest, proszę Państwa, to jest fatalne, bo to jest fatalny skok, bo przegrywa nawet z Granerudem i z Lindwikiem. Z Kraftem, z Herlem. Widzimy, jak tutaj wyrównane są te zawody. Że nawet jeśli się skoczy tak daleko w pierwszej serii, a w drugiej słabo! Przepraszam, że nie dokończyłem, ale Bressadola! Giovanni Bressadola! Giovanni Bressadola, piąty po pierwszej serii, spisał się znakomicie. Ale miejmy nadzieję, że znakomicie też się spisze Dawid Kubacki. Dawid, daleko, daleko, prosimy cię o to, daleko! No i to nie jest taki skok, na który byśmy liczyli. Jest to dobry skok w wykonaniu Dawida, ale dopiero daje mu piąte miejsce, więc niestety Dawid nie będzie na podium. Ale czy będzie na tym podium Piotr Żyła? Popatrzmy, Żyła, jest dobra sylwetka w locie! I chyba zabrakło, niestety zabrakło metra. Gdyby skoczył o metr dalej Piotr Żyła, wyprzedziłby Giovanniego Bressadolę. A tak to na pewno Włoch będzie na podium, więc możliwe, że też Polak. Ale popatrzmy, niespodziewanie, Fatih Arda i Ipcioglu na drugim miejscu po pierwszej serii. Ipcioglu wyprzedzi Żyła, czy nie wyprzedzi? Nie wyprzedza! Czwarte miejsce przegrywa jeszcze z Kosem, a więc już na pewno Polak na podium. Giovanni Bressadola drugie miejsce. A teraz Sabir Żan Muminow.
Sabirjan Muminow. Dobra, sylwetka po wyjściu z progu. I czy wyprzedzi? Drugie miejsce. Giovanni Bresadola wygrywa pierwszy konkurs w historii. Wygrywa jako pierwszy Włoch w historii konkurs Pucharu Świata. A Piotr Żyła zajmuje ex aequo drugie miejsce z Sabirjanem Muminowem, który też znakomity skok oddał. Sensacja. Trzy sensacje w dzisiejszym konkursie, a więc Bresadola, Muminow i Pcioglu. Myślę, że teraz mogę Państwu pokazać tabelę Pucharu Świata, jak się prezentuje. Będzie w drugim konkursie bardzo ciekawie. A teraz dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym konkursie.